Witajcie moi drodzy, dzisiaj szybkie przejście z trakiem po głębokich celach. Ustawienia już wam pokazuję, nie wiem czy będziecie dobrze widzieć. Dyskryminacja jak widać. Recovery deep mamy włączone, fast wyłączony, zaśmiecenie małe, grunt neutralny, kanał nam złapało siódmy. Threshold level 15, nie wiem czy widzicie dobrze, volume 25, gain 28, odpowiedź długa, tony, multi-conduct 25-30, no i czułość w manualu na 28. No to lecimy. Pierwszy cel, marszałek. Dwa grosze. Mamy. Ewidentnie. Również praski w pionie. Dukat jest. Świnka też. Szóstak. Talar. Mamy wysoki ton. Może kogoś by to zatrzymało. Z pewnością operatorów obeznanych z tym sprzętem. Na pewno. Sestercja jest. I 1.24. Tylko, że wchodząc za 1.24, kiedy już wiemy, że jesteśmy w odpowiednim terenie, to szukamy, chodzimy zdecydowanie wolniej. I szukamy tego niskiego sygnału. Tak wyglądała 11, a zaraz pokażę wam jeszcze, jak to działa na tych samych ustawieniach z DTH-em Ultimate. No i drodzy, teraz cewka 13 DTH Ultimate, ustawienia mamy takie same jak przed chwilą, więc lecimy, marszałek. Dwa grosze bez problemu. Praski 30 bez problemu. Praski pion mamy. Jest. Pięć rubli również. Mamy. Talar. Sestercja. Jest. I 1.24. Tak moi drodzy, wygląda porównanie standardowej 11 do
13 DTH Ultimate. Może jeszcze w następnym filmie pokażę Wam cewkę DTH 15 na 12 cala na tych głębszych celach. Pozdrawiam serdecznie, hej.